Witam, mam tu przed sobą krzesiwo Light My Fire Broadwarmy, które wydziela do 2900 iskier za dobrym pociągnięciem noża. Przykładamy prosty chwyt klingą i robimy tak, w ten sposób jak pokazuję palcem, wtedy wydzielają się iskry. Tu mamy paliwo stałe typu USB. Co jest lepsze, krzesiwo czy paliwo stałe? Krzesiwem spalimy ognisko, dosyć duże. Natomiast taka kostka paliwa stałego, ta mniejsza wersja, proszę Państwa, pali się do 5-8 minut. Jest w survival kettle wiele innych paliw stałych. Natomiast to krzesiwo Light My Fire Biodwarmy ma w zestawie gwizdek, który gwizdek ratunkowy, ponieważ jeżeli krzyczymy w lesie, to echo się roznosi i nasz towarzysz leśny może nas nie słyszeć w odpowiednim, w jakim kierunku się znajdujemy. Uważam, że to krzesiwo jest jedno z lepszych. Miałem też Bushman Rebel Gecko, postanowienie kupić Light My Fire Biodwarmy, chociaż widziałem Fire Flash zbiera niezłe opinie, recenzje, ale paliwo stałe jest to ten plus, że nie emituje dymu. Jest bardziej bezpieczniejsze niż rozpalenie żywego ognia w lesie. Żywego ognia w lesie. Bezpieczniejsze paliwo stałe, szczególnie w trakcie suszy, jaką teraz mamy. No i to krzesiwko mogę śmiało polecić. Może uda mi się gwizdnąć, a już nie będę próbował. S-Bit, koszt paliwa stałego to od 16 zł do 24, 30. Zależy, jak tutaj pisze, jak widzę, sklep Army World, który polecam serdecznie Państwu. Krzesiwo też polecam i pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wysłuchanie, dziękuję Dashboard.